Chciałabym rozpocząć nasze ostatnie w tym roku akademickim spotkanie z cyklu Kreatywnie o produkcji wideo. Pragnę przypomnieć, że nasz cykl webinarów dedykowany jest osobom, które związane są lub dopiero planują związać swoją przyszłość ze środowiskiem filmowym, produkcyjnym, z wszelkiego rodzaju przemysłami kreatywnymi, w szczególności studentom Kolegium Da Vinci. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa wprowadzi nas wszystkich w wakacyjny, festiwalowy, aż chciałoby się powiedzieć animacyjny nastrój, bowiem naszym dzisiejszym gościem jest Marianna Piskosz, kierownik produkcji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator, członek zespołu Estrady Poznańskiej, a ponadto absolwentka poznańskiego kulturoznawstwa, dziennikarka, redaktorka, prezenterka, lektorka, menadżerka artystyczna, słowem pełną parą, animatorka kultury, producentka wydarzeń artystycznych, która ma na swoim koncie organizację setek koncertów i festiwali muzycznych, spektakli teatralnych, realizację najróżniejszych projektów animacyjnych i edukacyjnych. Dzień dobry, pani Marianno. Dzień dobry, bardzo mi miło. Czujemy się zaszczyceni, że zechciałaś przyjąć nasze zaproszenie i porozmawiać z nami w tak szczególnym i niesamowicie pracowitym dla Ciebie czasie, bowiem już za kilka dni startuje Animator 2022. Myślę, że jest to absolutnie wyjątkowa okazja, aby porozmawiać się w takich warunkach, dosłownie na chwilę przed festiwalem. Państwu przypominam o stałej możliwości zadawania pytań na naszym czacie, a ja pozwolę sobie rozpocząć od pytania, czy zechciałabyś nam uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć nieco o tym, czego możemy spodziewać się po tegorocznej edycji festiwalu? Tak, oczywiście. To już w ostatnich dniach szczególnie mam wgrane w pamięć bardzo dobrze. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że tak jak wymieniałaś wszystkie te moje osiągnięcia i przydomki, to jest zawsze bardzo specyficzne uczucie, kiedy człowiek się skupia na realizowaniu właśnie różnego rodzaju działań, a potem to tak właśnie w momencie słuchania o tych działaniach zyskuje się jakąś zupełnie inną perspektywę. Więc po pierwsze też chciałam powiedzieć, że ja jestem zwykłym człowiekiem, kobietą i jakby to też lubię to, co robię i robię tego dużo, ale jest to możliwe do osiągnięcia przez każdego. Więc jakby chciałabym trochę zejść z tego teoretycznego piedestału. Natomiast jeśli chodzi o festiwal, oczywiście zapraszam. Od poniedziałku 4 lipca mamy przedbiegi festiwalu, czyli tak zwanego animatora bez selekcji, który potrwa przez 3 dni w Muzeum, przez 4 wieczory na Placu Wolności. Chyba, że coś z pogodą szalonego stanie, to wtedy tylko w Muzeum. 4, 5, 6 lipca i w przypadku Placu Wolności 7 lipca będziemy mogli obejrzeć filmy, które pretendowały do międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych oraz do konkursu polskiego, ale się do tych konkursów nie dostały. Natomiast tutaj jest gigantyczna rola naszej festiwalowej publiczności, ponieważ ta właśnie będzie głosowała i wybierze 2 filmy, jeden do konkursu międzynarodowego, drugi do konkursu polskiego, które taką dziką kartą będą mogły powalczyć o te główne festiwalowe nagrody. Także to jest tak zwana rozgrzewka, ale przynajmniej przed pandemicznie były to jedne z ulubionych wydarzeń tutaj, szczególnie dla osób mieszkających w Poznaniu. Zaraz po rozgrzewce 8 lipca rozpoczynamy tak zwany festiwal właściwy. Stacjonarnie mamy nadzieję, że w pełnej trasie jest to 15. edycja tego festiwalu, więc zarazem trochę symboliczna. Festiwal potrwa do 15 lipca.
i w trakcie będzie bardzo dużo dobra, z którego będzie można korzystać, więc nawet jestem w stanie wymienić dzień po dniu, ale powiedzmy, że będę to robić w jakichś częściach. Natomiast przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że po dwóch pandemicznych latach i zmianie świata wracają do nas goście na żywo do Poznania na festiwal, więc będą to zarówno goście z Polski, jak i z zagranicy. Super osoby, które zajmują się różnymi formami animacji, które są dyrektorami, dyrektorkami, kuratorami, artystami, artystkami, osobami tworzącymi. Wszystko to, co jest związane z sztuką filmowej, filmu animowanego. I oprócz tego tutaj może szczególnie pod kątem osób zainteresowanych w przyszłości pracą w takim tutaj sektorze festiwalowej kultury 14 i 15 lipca odbędzie się tak zwane wydarzenie branżowe Industry o tytule Animator Pro. Szczególnie 14 lipca będzie to program dedykowany studentom, ale też osobom, które dopiero te studia mają zamiar zacząć. Także to jest coś, co również gorąco bym poleciła. Każdego dnia festiwalu bardzo mamy wypełniony program od rana do nocy tak naprawdę projekcjami filmowymi. Mamy też trochę spotkań związanych live-talków, między innymi, jeśli tutaj może być kojarzony twórca takiego serialu o tytule Undone, Hitko Halsing, czy Daniel Gill, który również współtworzył i otrzymał nagrodę Emmy za odcinek, jeden z odcinków serialu netflixowego Love, Death and Robots. Ale też mamy fantastyczną osobę w postaci Karoliny López-Caballero, przedstawicielki Hiszpanii i dyrektorki dwóch festiwali animacji w Hiszpanii. Ponieważ mamy fokus na Hiszpanii, więc trochę bardziej będzie można się przyjrzeć temu krajowi z perspektywy właśnie filmu animowanego. Natomiast też no, animator nie samym tylko w okazjami filmowymi żyje. Mamy trochę spotkań, mamy też wydarzenia. Zapraszamy też szczególnie na platformności, gdzie jest strefa plenerowa Estrady Poznańskiej, gdzie akcenty animatorowe również będą obecne. Tam będą trzy super w ogóle wydarzenia muzyczno-animacyjne. Jedno dla fanów Cowboya Bebopa, drugie dla fanów Johna Carpentera, a trzecie dla fanów nostalgicznie wspominających film Casablanca, ponieważ to jest 80. rocznica powstania tego filmu. A całe festiwal zakończymy 15 lipca wieczornym koncertem premierowym Matyldy Damińskiej i Rafała Łukasiewicza. Matylda też zasiada w tym roku w jednym z naszych składów jurorskich. Mało tego, jak już tego 15 lipca skończymy edycję stacjonarną, to do tego dnia zacznie się również możliwość dostępu online'owego do części programu festiwalowego i taka możliwość uczestniczenia w festiwalu w wersji online będzie do 21 lipca. Także praktycznie zapewniamy rozrywkę od początku prawie do końca, chwila oddechu i można się przerzucić bezpośrednio na nowe horyzonty, jeśli ktoś jest fanem festiwali filmowych, to taką ścieżkę wakacyjną można sobie utworzyć.
Jest tego całe mnóstwo. Słucham Ciebie i wiem, że jeszcze nie wyczerpałaś całego programu. Nie, to była zajawka. Tak, to jest dopiero zajawka. I ja podejrzewam, że dla większości z nas tutaj obecnych, jakby to nie jest pierwsza edycja festiwalu, z którą mają styczność i zapewne mają już upatrzone jakieś specjalne wydarzenia, w których chcieliby uczestniczyć. Natomiast chciałam też zapytać z perspektywy takiego totalnego laika, który nigdy w żaden sposób nie brał udziału w animatorze, a chciałby spróbować i ma przed sobą ten bogaty program festiwalu. I co dalej? Marianno, czy ty byś mogła cokolwiek mu doradzić? Co on ma wybrać? Gdzie warto być, kiedy nie ma jeszcze sprecyzowanych swoich preferencji? Jasne, jasne. My zresztą też borykamy się z takim problemem. Ja zawsze mówię o tym, że jak już trafi ktoś na animatora, to zawsze w większości, w 99% już z tym festiwalem zostaje i wraca do nas co roku. Natomiast często jest takie mylne wrażenie, że tutaj trzeba mieć nie wiadomo jakie kompetencje, żeby ten film animowany, w naszym przypadku mocno też animację autorską, artystyczną, nie tą masową, a najlepiej znaną, odbierać, a to wcale nie jest tak. Trochę w ostatnich czasach się to zmienia, bo jakby też właśnie przez animowane seriale, to może później jeszcze sobie do tego tematu wrócimy. Natomiast jeśli chodzi o tegoroczną edycję, to tak naprawdę zdecydowana większość propozycji, moim zdaniem, to są propozycje, które mogą trafić do każdej publiczności. Mamy kilka oczywiście takich pokazów, które są gdzieś tam ukierunkowane na już fanów takich bardzo sfokusowanych i doświadczonych i czasami dla kogoś mogą być nie wiem, nudne, mniej interesujące albo po prostu męczące w swojej intensywności. Natomiast generalnie jest to bardzo różnorodny program i teraz jeśli miałabym się skupić na takiej ścieżce zero podstawowej, to na pewno polecałabym się wybrać na któryś z pokazów każdego konkursu. Mamy 4 konkursy. Konkurs międzynarodowy, krótkometrażowy, konkurs międzynarodowy, pełnometrażowy, konkurs międzynarodowy seriali i konkurs polski. I teraz jakby krótko o każdym z nich. Konkurs międzynarodowy, krótkometrażowy ma największy prestiż, ponieważ jesteśmy również festiwalem kwalifikującym do Oscara. To powoduje, że osoby, które zdobędą Grand Prix, czyli Złotego Pegaza, film, który zdobywa takie po prostu to najważniejsze wyróżnienie, oprócz nagrody wysokiej finansowej, dostaję taką możliwość trafienia na skróconą listę do kwalifikacji oscarowych, do nominacji, przepraszam, oscarowych. To nie oznacza, że on od razu ląduje w tej finałowej piątce, ale oznacza to, że twórcy nie muszą pokonywać aż tak trudnej drogi, żeby trafić do tego przedostatniego, że tak powiem, worka, któremu jury Akademia Amerykańska przygląda się najbardziej wnikliwie. To zatem powoduje, że właśnie ranga tego konkursu jest najwyższa, a to ma takie przełożenie na program, że naprawdę docierają do nas tysiące zgłoszeń z całego świata i będąc, sprawdzając sobie taki jeden właśnie pokaz tego konkursu, można, przepraszam, ja tak jak już mówiłam wcześniej, chyba zanim zaczęliśmy, osób jest taki, że ja nawiguję z naszego biura festiwalowego i różne dźwięki tutaj dochodzą również z ulicy oraz od innych osób pracujących. W każdym razie, oglądając taki pokaz w ramach konkursu między
międzynarodowego. Dostaje się jakby bardzo fajny przegląd tego, co się w ogóle dzieje na świecie w animacji. Oczywiście to jakby to nie jest taki pewny, bo na pewno wśród tam kilku czy czasami kilkunastu filmów może się znaleźć coś, co nam się mniej podoba, co nas irytuje albo co nas znudzi, ale generalnie zazwyczaj konkursy są uwielbiane przez festiwalowiczów. I tak samo trochę paralelnie w konkursie polskim. Polska animacja jest wybitna na skalę światową. Ostatnio jedna osoba na zajęciach, które prowadzę z kolegiem Da Vinci, spytała się, dlaczego tak mało słychać na temat polskiej animacji. To jest faktycznie jakby już problem promocji i dystrybucji, co się wiąże potem z pieniędzmi. Natomiast w tym świecie artystycznej animacji jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wysoko i ten konkurs z roku na rok jest coraz silniejszy, więc to również jest, są te same argumenty. Konkurs seriali to myślę, że jakby mam niektórych nie trzeba w ogóle zachęcać, bo te krótkie formy się bardzo szybko przyjmują i przystajają. No i konkurs metrażowy, pełnometrażowy, o którym mogę powiedzieć kilka słów więcej i tutaj jakby podać moje typy. To jest 5 filmów pełnometrażowych i ja widziałam z tej piątki 2 filmy i polecam film Flea, który mogliśmy już oglądać w kinach, ale pewnie nie wszyscy się załapali. Polski tytuł Przeżyć. To jest film taki oparty na prawdziwej historii, właściwie podchodzący pod dokument. Animowany dokument i film bardzo aktualny, odnoszący się do tematów uchodźstwa, do tematów pewnej takiej satysfakcji społecznej i bardzo taka dojmująca historia. Film zresztą zdobył główną nagrodę w zeszłym roku na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Natomiast drugim filmem, zupełnie na innym biegunie, jest argentyńska, patrzę tutaj na mojego kolegę, szefa programu, który wie wszystko o tych filmach. Czy Bob Speed jest argentyńską produkcją? Brazylijską, przepraszam. Trafiłam w kontynent, nie trafiłam w kraj. Brazylijska produkcja pod tytułem Bob Speed, we do not like people. I to jest kosmiczna w ogóle jazda opowiadająca o pewnym bohaterze pewnego komiksu i totalnie przekonującym zdaniem mnie wcześniej przed obejrzeniem tego filmu było, że pojawia się w nim bardzo dużo małych zombie Eltonów, Johnów. I naprawdę bardzo jest to dobra rozrywka, więc tutaj bym poleciła właśnie któryś z tych filmów na początek. Z pewnością też kino nocne, które będzie prezentowane w takiej inspiracji bohaterów komiksowych, rysunkowych, to będzie też coś, co nie wymaga jakichś szczególnych przygotowań, żeby takie kino się zaangażować. Oprócz tego na pewno no ja właśnie zawsze jestem podekscytowana, kiedy możemy zrobić jakiś rodzaj takiego merdu pomiędzy filmem, muzyką, czasami jeszcze też tańcem i innymi sztukami plastycznymi i to są zawsze ciekawiące mnie wydarzenia.
Z takich nietypowych, ale też rozrywkowych formatów to jest Animated Late Night Show. Się będzie odbywało 11 i 12 lipca w wersji z już doświadczonymi animatorami i animatorkami. 11 w wersji studenckich prac 12 lipca i polega to na tym, że możemy zajrzeć do kuchni i dowiedzieć się trochę różnych smaczków na temat tego, jakie są wzloty i upadki życia animatorów. Więc to by były takie rzeczy, na których bym na początek się skupiła. No i oczywiście nie mogę nie polecić koncertu Matyldy Damińskiej i Radka Łukasiewicza, ponieważ osobiście zabiegam o to już w ogóle na obecność muzyki. Zależało mi już od 2 lat i bardzo jestem szczęśliwa, że fantastycznie, bardzo Ci dziękujemy. Skoro już wiemy, co wybrać na początek, to chciałam jeszcze dopytać o to wydarzenie branżowe Animator Pro. Do kogo ono jest skierowane? Czy raczej do osób, które mają już jakieś osiągnięcia na swoim koncie, czy absolutnie nie i każdy może również uczestniczyć w tego typu wydarzeniu? Każdy może uczestniczyć w tego typu wydarzeniu, natomiast chodzi bardziej o atrakcyjność tego wydarzenia dla uczestników dlatego zostało ono podzielone na 2 dni. 14 lipca właśnie jest bardziej sfokusowane pod studentów, osoby studiujące, bo jakby jest bardziej tak... No już jakby bardziej na tym poziomie, tak powiem, początkowym, ale właśnie nastawione na potencjalne zainteresowanie, jak zacząć tę pracę, jak się pracuje w ogóle z filmem animowanym, od czego w ogóle zacząć działania, jakie są tajniki właśnie produkcji filmu animowanego. To jest wydarzenie, którego program dopiero ogłosimy w poniedziałek, natomiast realizują go fantastyczne osoby. Współpracujemy w tym roku z Adrianą Prodeus jako osobą merytoryczną, jeśli chodzi o program tego wydarzenia oraz z świetnym zespołem Momaki, który realizuje w Łodzi takie wydarzenie jak Animart, czyli Stop Motion Forum w całości poświęcone animacji lalkowej. A drugi dzień, 15 lipca, jest bardziej już skierowany do osób, które w tej branży siedzą i działają, bo polega na omawianiu takich już codziennych problemów, z którymi oni się z kolei mierzą, ale uczestniczyć można i w jednym i w drugim, natomiast na pewno przypuszczam, że więcej interesujących tematów będzie tylko 14 lipca w tym kontekście osób rozpoczynających. Dobra, to dziękujemy. Myślę, że każdy już sobie dobierze coś dla siebie dzięki Twoim sugestiom. Powiedziałaś, że 4 lipca w Kinie Muza oraz w Kinie Plenerowym na Placu Wolności rozpoczyna się Animator bez selekcji. Został niecały tydzień do startu. Co robi w tym momencie kierownik produkcji? Oprócz tego, że rozmawia tutaj dzisiaj z nami, powiedziałaś, że łączysz się z biura. Czy wiele rzeczy zostało jeszcze do zrobienia? Czy to będzie intensywny weekend? Czy dopinacie już wszystko na ostatni guzik? Jak to wygląda? Taka bardzo skrótowa odpowiedź, to jest, robi wszystko. Festiwal to jest żywy organizm, w związku z tym praktycznie jakby do końca festiwalu nie istnieje takie pojęcie jak dopięcie wszystkiego na ostatni guzik, bo jakby dopiero jak mi się wydarza i kończy, to wtedy jakby można ewaluować to i podsumować, że zostało wszystko dopięte, natomiast zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś, co można zrobić lepiej, inaczej. I zawsze dzieje się bardzo, bardzo dużo, także dla nas tak naprawdę tutaj
właściwie od początku maja do końca lipca to jest taki czas zupełnie już wyrwany z życia i bardzo mocno skoncentrowany na pracy. Bardziej niż w innych miesiącach. Natomiast no, faktycznie teraz to, no, to jest hardcore, używając kolokwialnego języka. Jeśli chodzi o moją rolę, to akurat jest to dość, myślę, że specyficzna rola kierowniczki produkcji, ponieważ w związku z tym, że nie mamy aż tak rozbudowanego zespołu i po pandemicznie tutaj się nam zmniejszyły zasoby osobowe, to ja się zajmuję bardzo dużą ilością spraw, która może normalnie nie należy w gestii kierowniczki produkcji, ale wcale nie jest źle, jak to kocham to robić. Ale przede wszystkim takich najważniejszych moich odpowiedzialności to jest, zaczynając od tak zwanych modów, jak mówią niektórzy, to trzymanie budżetu, kosztorysu i wszystkie ustalenia związane z partnerami, sprawdzenie, jakby współtworzenie harmonogramu całego wydarzenia, w związku z tym dopięcie każdego jednego wydarzenia wymaga bardzo dużej ilości działań i w momencie, w którym pracujemy z osobami zewnętrznymi, to te prace należy odpowiednio skoordynować i sprawdzę, że w tym kontekście nie tutaj bez szkolnego sprawdzania, tylko takiej odpowiedniości do innych prac, które się wykonuje. Więc to jest nasz etap taki, że już publiczność wie, jaki będzie program i jakby mamy to, już jest bramka, że tak powiem, dostępu otworzona, ale też cały czas trwają różnego rodzaju poprawki. Teraz jesteśmy na etapie intensywnej pracy operatorów na Muza. Też muszą być wszystkie filmy grane i przejrzane. Kończą się jeszcze ostatnie przygotowania związane z tłumaczeniami i napisami. Jesteśmy również przy takich przyziemnych sprawach, czyli jakby oczekiwanie na filmy, pojedyncze filmy, już takie zabytkowe, nazwijmy to, które będą puszczane z taśmy, z 35 tak zwanej, czyli musi fizycznie do nas przyjechać kopia filmu z taśmą filmową. No i to są właśnie takie różne, wydawałoby się, błahe rzeczy, które codziennie jakby zajmują bardzo, bardzo dużo czasu. Sprawdzamy tutaj, dzisiaj akurat jest dzień, kiedy część elementów do pakietów festiwalowych przyjechała, więc koledzy i koleżanki piętro niżej sprawdzają skarpetki i na przykład je segregują. Na innej linii tutaj jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które jest naszym partnerem, między innymi jednym z partnerów, negocjuje jeszcze warunki jednego wydarzenia. Już nie mówiąc o tym, że my akurat też jesteśmy jako festiwal, podlegamy pod miejską samorządową instytucję kultury Radę Poznańską, co obliguje nas do tego, żebyśmy byli bardzo precyzyjni we całej dokumentacji prawno-finansowej i we wszystkich rozliczeniach. To jest przykry aspekt tego wszystkiego jest taki, że musimy również bardzo dobrze dopilnowywać wszelkiego rodzaju umów i to również zabiera nam dużo czasu. To, czym ja się muszę dzisiaj zająć po naszym spotkaniu, to jest dopięcie do końca aktualizacji dofinansowań infrastruktury i instytucji filmowej. W międzyczasie pewnie się skontaktować z którymś z gości,
Równolegle też prace trwają nad kodowaniem filmów dla części online. Także tego jest długa, bo w ogóle tym tak nie. Coś przerwało. Mam nadzieję, że Marianna zaraz do nas wróci. Zmieniać. Pracy jest po prostu bardzo dużo, różnorodnej i trzeba się, że tak powiem, szybko. Dobrze, drodzy Państwo, pani Marianna wylogowała się zupełnie. Mam nadzieję, że za momencik zaloguje się ponownie. Brzmi to wszystko dość przerażająco. Ogromna praca logistyczna, organizacyjna. Pozwolę sobie skorzystać z tej przerwy i przypomnieć panią o możliwości zadawania pytań. Dobrze, Marianno, czekamy. Dobra, Marianna loguje się ponownie, a ja, drodzy Państwo, wysyłam Wam na naszym czacie link do ankiety, którą przygotowałam, dlatego że jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku akademickim i pomyślałam sobie, że dobrze byłoby zebrać taki feedback po tych naszych spotkaniach w tym roku, ale także zapytać Państwa o to, z kim chcielibyście się spotkać w nowym roku akademickim w ramach tych naszych webinarów, jakie tematy chcielibyście podjąć. Ja postaram się uwzględnić te Wasze zapotrzebowania, stąd jeżeli znajdziecie chwilę, to odsyłam do linku, który znajduje się na czacie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasugerujecie to, co Was interesuje, z kim chcielibyście się zobaczyć. Super, widzę, że Marianna jest już z nami. Pojawiła się. Widzimy i słyszymy. Oznacza to, że za długo mówiłam o wszystkich zadaniach, które trzeba zrobić. Tak, rzeczywiście to było bardzo dużo tej pracy organizacyjnej i logistycznej. I ja też chciałam Cię od razu jeszcze zapytać, czy jest w tej pracy coś kreatywnego, czy jest coś przyjemnego oprócz budżetu i organizacji. Nie, to tak, no generalnie w tej chwili to dużo rzeczy się skupia na tych takich
być może z perspektywy zewnętrznej mało atrakcyjnych sprawach, ale to prowadzi do bardzo satysfakcjonującego już czasu, kiedy zaczyna się dziać i wtedy zaczynają się też spotkania z gośćmi, z uczestnikami festiwalu i ten cały festiwalowy klimat świąteczny się uruchamia i to jest bardzo, jak powiem, pompujące energię. Natomiast ten proces teraz już jakby jest, kreatywność polega na takim szybkim rozwiązywaniu problemów, gdyż znajdywaniu rozwiązań, ale bo tego czasu już w tej chwili na kreatywność to bardzo jest, nie ma. Tu by można było to podciągnąć pod właśnie zapinanie na ostatni guzik. Natomiast w ogóle w tej pracy jest kreatywności mnóstwo i tylko na to jest czas właśnie w tych pozostałych miesiącach, jeszcze powiedzmy do momentu ogłoszenia programu dziennego, to jest właśnie czas na różne tutaj szaleństwa i ekscytacje. Natomiast po ogłoszeniu tego programu dziennego, to zazwyczaj poza takimi przewidzianymi sytuacjami, jest to już właśnie bardzo dużo takich innych zadań do wykonania. Natomiast wcześniej jest oczywiście rola taka, która polega na po prostu wytworzeniu charakteru tego festiwalu, czyli o tyle, o ile zazwyczaj producentka mniej mają do zrobienia w zakresie stricte programu, chociaż ja tutaj w tym akurat aspekcie również w jakiś sposób uczestniczę, ale mają wpływ na to, jak się kształtuje cały charakter festiwalu. Mam na myśli to, w jaki sposób, w jakich miejscach będzie się odbywało, jaka będzie formuła tych wydarzeń. Ja również też jestem po studiach podyplomowych z rozwoju publiczności i jako tam zawsze ten temat audience development jest mi również bliski. Więc jest dużo takiej pracy zastanawiania się nad tym, w jaki sposób po prostu osoba, która będzie uczestniczyła w festiwalu, może lepiej i fajniej z niego, z tego festiwalu skorzystać. Taką super jakby satysfakcjonującą częścią i inspirującą częścią jest to, że żeby dobrze robić rzeczy, a szczególnie w kulturze, to trzeba być jakby na bieżąco z tym, co się dzieje w różnych dziedzinach kultury. Też jakby trzeba jeździć na festiwale, dać w nich udział, podpatrywać, jak to robią inni, konsultować się, komunikować się. I nawet jeśli jakby właśnie ktoś ma mniejszy wpływ na sam program festiwalu, to i tak jakby udział w innych festiwalach, to jest, uważam, że obowiązek każdego producenta, producentki festiwalu obecnie, zwłaszcza filmowego, bo oprócz takiego działania właśnie na otwartym organizmie już w kwestii festiwalu, to nigdzie się lepiej można, z mojego doświadczenia, nigdzie lepiej się nie można nauczyć dowiedzieć właśnie rzeczy, a z drugiej strony też gdzieś może czasami jest takie terapeutyczne wsparcie od innych osób, które również żyją w tym świecie. Ostatnio miałam możliwość uczestniczenia w największym na świecie festiwalu animacji, czyli festiwalu w Ampi we Francji przy granicy ze Szwajcarią. I to tam są naprawdę wszyscy ze świata animacji, to też było bardzo wybudujące i mieliśmy również tam spotkanie, które dotyczyło stricte festiwali filmowych, europejskich festiwali filmowych animacyjnych.
Więc to są zawsze takie bardzo kreatywne również części tego zawodu. Ja też uważam, że właśnie produkcja jest kreatywna sama w sobie, że nawet jeżeli mówię o czymś tak, co wydawałoby się nudnym, jak jakby budżet, kosztorys, to jakby w słowach i w swojej, już tak powiem, podstawie może się wydawać nudne, ale żeby jakby w ogóle dojść do tego punktu kosztorysu i budżetu, trzeba też się dowiedzieć dużo na temat poszczególnych tych części. Trzeba wiedzieć, jakby na jakiej zasadzie pracują jurorzy, na jakiej zasadzie w ogóle zapraszamy w jakiejś gości, gdy można jaką realizację zrobić, czy jaka przestrzeń będzie właśnie do czego najwygodniejsza. I to jest bardzo dużo takiej pracy strategicznej, właśnie kreatywnej, z której dopiero potem wyciągamy te liczby i różne inne kwestie. I to jest czasami jak takie sudoku po prostu do ułożenia, ale to ta praca, która musi być wykonana wcześniej, jest zdecydowanie pracą, która wymaga takiej bycia w aktywności i w aktywności umysłowej. Odniosłam wrażenie, że duży nacisk położyłaś na praktykę. Wspomniałaś o studiach podyplomowych z Audience Development. Wspomniałaś o podróżach, śledzeniu tego, co dzieje się w tym świecie festiwalowym. Chciałam sięgnąć trochę głębiej. Jesteś po studiach kulturoznawczych. Powiedz mi, czy to ugruntowanie takie typowo teoretyczne, czy ono też do czegoś ci się przydało, czy jakoś zmieniło twoje podejście i wpłynęło na to, co teraz robisz, czy jednak ta praktyka tutaj okazała się ważniejsza od teorii? Wiesz co, u mnie to jest tak, że trochę trudno to rozdzielać, bo ja po prostu też wyrosłam w takim domu, w którym jakby wszelkie przejawy twórczości ludzkiej, sztuki i kultury zawsze były bardzo wysoko cenione i tą taką miałam bardzo prawidłowo przeprowadzony proces edukacji kulturalnej i kulturowej. I dlatego pewne moje, tak powiem, cała moja ścieżka życiowa jest jakimś bardzo zgodna z moim światopoglądem kształtującym się na przestrzeni lat. Ja chodziłam do szkoły muzycznej i na pewnym etapie przed skończeniem szkoły średniej, którą robiłam równolegle muzyczną do szkoły ogólnej, do liceum ogólnokształcącego, zachorowałam na zapalenie miejsca sercowego, a grałam na flecie poprzecznym, w związku z czym musiałam na rok przerwać tą szkołę muzyczną i jakby dokończyłam, zdałam maturę, a następnie jakby miałam opcję taką, żeby albo poczekać ten rok, skończyć szkołę muzyczną i wtedy moim wyborem pierwszym było pójście na akademię muzyczną, albo nie przeczekiwać, tylko jakby działać. Więc wtedy zdecydowałam się, że jeśli mając w głowie właśnie taką przyszłość bardzo związaną z muzyką, że jeśli mam jakby dalej kontynuować to fajnie by było pójść na jakieś takie studia, które przez ten pierwszy rok będą rozwijające, ale też nie będą w jakiś sposób, nie wiem, tak obciążające, jak to mogło być na przykład historia sztuki, która po prostu też wymaga dużo takiej pracy z pamięcią. I ten pierwszy rok na przykład, przynajmniej na tym etapie, na którym ja wtedy byłam, bo wiadomo, że jest bardzo trudno. No i poszłam na to kulturoznawstwo, skręcając różne inne historie wokół tego. I do dzisiaj uważam, że był to fantastyczny wybór. Ale tutaj mam nadzieję, że nikogo nie urażę, bo ja bardzo sobie cenię moich wykładowców i wykładowczyni z tamtego czasu na kulturoznawstwie i myślę, że załapałam się na super rocznik i jeszcze
wykłady z założycielem poznańskiego Kultury Miasta, czyli z profesorem Knicą i wielu, i Krzysiem Moraczewskim, który cały czas chyba wykłada, też bardzo prężnie działa tutaj w Parku Kultury. Jakby wiele, wiele fantastycznych tam osób spotkałam, ale przede wszystkim spotkałam osoby, z którymi, którzy są nadal moimi, kilku z nich jest nadal moimi przyjaciółmi, z którymi na kolejnych etapach i w kolejnych latach intensywnie działam właśnie w tym sektorze kultury w Poznaniu. Więc te osoby dla mnie napotkane, w jakimś sensie ta praktyka w tym kontekście była dla was, dla mnie ważna. Natomiast z samych studiów ja wyciągnęłam taką inspirację do różnych rzeczy i ciekawość. Wielu rzeczy już w tej chwili nie pamiętam, nawet z tych, którymi się bardzo interesowałam. Jak się mówi, jestem wszechstronnym laikiem w wielu tematach. Natomiast jakby te studia na pewno dają możliwość do tego, żeby się jakby przesmyknąć, ale dają możliwość do tego, że jak już ktoś chce jakby popracować, zagłębiać rzeczy, to pokazują to wszystko. Ale też muszę powiedzieć, że ja jakby od samego początku studiów równolegle działałam wszystko półformalnie, formalnie, zawodowo, czy w radiu, czy przy różnych realizacjach w ramach stowarzyszeń czy fundacji. Zakładaliśmy, jakby też było takie stowarzyszenie, które się nazywało Poznańskie Inicjatywy Kulturalne, Teatralne, przepraszam, i jeździliśmy po różnych miastach, robiąc turystykę teatralną, odwiedzać słynne realizacje teatralne. I dużo, dużo innych właśnie rzeczy byłam bardzo długo i nadal jestem w jakiś sposób związana z tutaj poznańskim klubem Dragon, który oficjalnie ma nazwę Dragon Social Club. I z tego jakby też się narodziły dla mnie różne inne rzeczy, gdzie gdzieś tą całą karierę muzyczną planowaną sobie porzuciłam, aczkolwiek zrobiłam również maturę muzyczną i dyplom. Ale już jakby poszłam w drogę bardziej teatralną i od strony zaplecza organizowania koncertów. Natomiast uważam, że to powinno iść paralelnie. W sensie nie żałuję żadnego elementu rozwoju, który sobie bądź mi zafundowano, bądź sama sobie zafundowałam. Skończyłam też taką bardzo dziwną szkołę podyplomową, się nazywa Szkoła Przywództwa. To było też bardzo specyficzne doświadczenie. Ja generalnie jestem, jak to się śmieją moi znajomi, chronicznie uzależniona od uczenia się i od edukowania się, bo jakby żyjemy w tak płynnie zmieniającej się rzeczywistości, że nie wydaje mi się, żebyśmy poza jakimiś bardzo wyspecjalizowanymi zawodami mogli sobie pozwolić na to, żeby nie mieć w zakresie różnych możliwości. I na pewno w tej pracy właśnie kierowniczki produkcji festiwalu to całe moje doświadczenie się przydaje, ale jak przypomnę siebie z pierwszej edycji festiwalu, pierwszych dwóch edycji festiwalu, to żadne studia nie zapewniłyby mi tego, tej wiedzy, którą mam teraz po tych siedmiu edycjach festiwalu. A powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z festiwalem? Tak, moja przygoda z festiwalem zaczęła się jakieś 7-8 lat temu. Kiedy to... ja wiedziałam w ogóle, jakby, wiedziałam, że się festiwal dzieje, czasami jakby czasami zdarzyło mi się uczestniczyć, ale nie tak
na całość, chociaż zawsze też ja w ogóle uwielbiam festiwale wszelkiego rodzaju i filmowe to już najbardziej. Ale animator zawsze był w pierwszej połowie lipca, kiedy to zazwyczaj ja kończyłam swój sezon koncertowo-teatralny pod koniec czerwca i często miałam potrzebę już dużej ciszy i spokoju i nie uczestniczyłam tak właśnie pełnie, jak się mówi. Natomiast zaczęło się to tak, że Joanna Starkiewicz, wczesna dyrektorka Balo Animator, poprosiła mnie o wyprodukowanie tak zwanej strefy plenerowej festiwalu. I pierwszy rok zajmowałam się tylko i aż tym. To był wielki namiot w Parku Wieniawskiego w Poznaniu, w którym właśnie zaczynaliśmy od animatorowej selekcji, czyli łącznie tam około 10 dni funkcjonowała ta strefa z różnymi pokazami, spotkaniami, wydarzeniami muzycznymi. I tak no, tym się właściwie charakterystycznym dla klubu festiwalowego. I to był mój początek. Po tej edycji zaproponowano mi objęcie stanowiska kierowniczki festiwalu. I tak więc ja tak trochę myślę o tym, że miałam dwa początki, bo jedno to było właśnie z tym animatorem tak w pełni i tą strefą planerową zrealizowaną, a drugie to był ten czas, kiedy miałam pierwszą, jakby całą odpowiedzialność nad festiwalem i pierwszą taką edycję. I z tej perspektywy uważam, że nie ma dwóch takich samych edycji i dla osób jakby uczestniczących i dla osób realizujących. Po prostu zawsze jest bardzo dużo niespodzianek i zwrotów akcji. A powiedz, jak wyglądały edycje w czasie pandemii? Co tutaj się zmieniło i jakie dzisiaj wnioski też wyciągacie z tego, co się wydarzyło? Czy pandemia wpłynęła jakoś na kształt animatora? Tak, no myślę, że jakby niewiele jest chyba takich rzeczy, na które pandemia nie wpłynęła. Dokładnie w marcu, a wydaje mi się, że nawet precyzyjnie 19 marca 2020 roku mieliśmy mieć spotkanie, które miało dotyczyć tam takich strategii uszczegółowiania, strategii programu na edycję wcześniej 13. I to spotkanie zamieniło się w spotkanie strategiczne, co robimy, bo ja już widziałam, ale też generalnie widzieliśmy tutaj całym zespołem, że po prostu w tej perspektywie, która się rysuje, doprowadzenie do realizacji festiwalu w lipcu raczej jest średnio możliwe, a cała praca nad tak zwanym hybrydowym festiwalem, bądź online'owym festiwalem, to jest po prostu coś, czego my w ogóle nie znamy się na tym. Więc wtedy zapadła bardzo trudna, ale do dzisiejszego dnia uważam, że słuszna decyzja, że przenosimy na trakcie festiwalu na październik. No to było bardzo dużym wysiłkiem wszystkich tutaj osób pracujących przy animatorze. Postawienie tej całej platformy do możliwości, aby uczestnicy festiwalowi mogli oglądać i uczestniczyć właśnie w festiwalu online.
Pamiętam, że była taka możliwość, chyba my się załapaliśmy na jakąś z takich jakby mikro dziwny pauz, że chyba 25% było możliwości zajęcia miejsc i sprzedania miejsc w kinie, więc jakiś taki po prostu mikro, że tak powiem, śladowe edycja stacjonarna się odbyła, a chyba ostatnie 2 dni to już nawet weszliśmy, żeby zaczynały się te nowe zakazy. I więc jakby głównie realizowaliśmy tą edycję online. To było bardzo dziwne doświadczenie. I to jest jedno, co jest jakoś, w jakiś sposób porównywalne, to, że jeśli pracuję nad festiwalem cały rok, bo to jest zazwyczaj bardzo dziwne dla wszystkich, ale tak, nad festiwalem pracuje się cały rok, to po prostu tutaj w naszym gronie, które jest fantastyczne, ale jakby też właśnie dość już w tej chwili małe, to my siedzimy w tej naszej biurowej dziupli i dopiero jest taki moment przejścia, kiedy wyjdziemy na pierwsze festiwalowe wydarzenie i okazuje się, że tam są ludzie i że to jest jakby, że cały czas jakby z myślą oczywiście o tym, że się robi to dla innych ludzi, ale jakby ta świadomość, że ta cała po prostu wielomiesięczna praca jest konsumowana przez te osoby. To jest naprawdę niesamowite uczucie i trochę też mieliśmy jeszcze większego ząka, jeśli chodzi o to wystartowanie online, bo raz, że to była naprawdę walka postawienia tego wszystkiego. Pierwszy raz mieliśmy na całe szczęście wsparcie w innych festiwalach, które też przechodziły tę drogę, więc trochę wiedzieliśmy, na czym się oprzeć, ale ja też sobie wymyśliłam, że się uparłam nad tym, znaczy ja, jak ja, no to połowę wymyśliliśmy, że po prostu chcemy próbować przenieść na miastkę festiwalu do online'u, a nie tworzyć jakiś taki sztuczny VOD, gdzie po prostu nie mamy kontaktu zupełnie z tymi ludźmi i nie wiemy, jakby potem widzimy wykresy na statystykach. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby ten harmonogram, zwłaszcza w momencie, w którym większość z nas siedziała w domach, żeby on był ułożony po prostu tak godzinowo i podzielony na te wirtualne sale, imitując po prostu tryb festiwalowy. I również na tę potrzebę powstały właśnie te formaty, o których mówiłam, czyli Animated Late Night Show, które były, to dało nam dużo różnych również możliwości, zżarło nam nerwy kompletnie, ale też pokazało, że na przykład możemy się łączyć z konkursowiczami, filmów konkursowych, jakby wtedy nie ma tego ograniczenia, że nie wszyscy mogą przyjechać, bo wszyscy się mogą połączyć, w związku z tym jakby możemy porozmawiać praktycznie z każdym osobą zaangażowaną w program animatora. Natomiast no, to była bardzo dziwna edycja właśnie dla nas, bo ten jakiś taki powidok ludzi, którzy uczestniczyli, ale tak naprawdę jakby nie było z nimi takiego kontaktu bezpośredniego, to tak, to było specyficzne wyzwanie. Ale festiwal się odbył, z czego jesteśmy zadowoleni, bo też było wiele takich przypadków, że festiwale musiały jakby w ogóle odwołać się edycję w 2020 roku. I w 2021 roku już mieliśmy przede wszystkim doświadczenie tego 2020 roku, więc było o tyle łatwiej.
to było też takie doświadczenie, że z jednej strony niby mieliśmy wakacje, bo pan festiwal w październiku, ale z drugiej strony wcale nie, bo się okazało, że właśnie całe wakacje jesteśmy po prostu zarobieni, a z drugiej strony październik to nie jest totalnie nasz termin, więc jakby też sobie zweryfikowaliśmy doświadczalnie to, że jakby ten lipiec i ta pierwsza połowa lipca, mimo że często różnym osobom nie pasuje, to już jest jakby ta tradycja, którą niezależnie od zmieniania innych kwestii przy festiwalu chcielibyśmy utrzymać. No i 2021 był troszkę taką większą nadzieją, bo też udało nam się zaprosić pojedyncze osoby z kraju. Nadal nasi goście zagraniczni nie decydowali się na przyjazd i też różne były te obostrzenia. I to była taka półedycja, tak bym powiedziała, jeśli chodzi o właśnie klimat festiwalowy. Dlatego tym bardziej jesteśmy ciekawe, ale na pewno po tym pandemii, po tym online, no został z nami online taki generalnie. Przyszło do nas dużo nowych osób w tej formie, którzy prawdopodobnie nigdy by się nie pojawili w Poznaniu, nigdy by się z festiwalem nie zapoznali, więc są też właśnie plusy tej całej sytuacji. Ale w tym roku dlatego tym bardziej jesteśmy wytęsknieni i jakby też ponownie skamowani na ten festiwalowy klimat. Zresztą tutaj ja i Filip Kozłowski, który jest tutaj po prostu sercem tego festiwalu. To, że byliśmy we Francji i mieliśmy w końcu po wielu tych długim czasie możliwość uczestniczenia w pełnoprawnym festiwalu filmowym. Naprawdę już nie możemy się doczekać tego, aż właśnie te osoby wyjdą pod ziemi i się okaże, że mamy nadzieję, że robimy tutaj pracę dla tych, którzy chcą z tej pracy skorzystać. Fantastycznie. Marianno, pracując nad takim międzynarodowym festiwalem, który łączy ludzi z całego świata, iloma językami musi władać kierownik produkcji takiego festiwalu? Ja władam dwoma językami, polskim i angielskim. Natomiast tak, żeby można się w pełni posługiwać. Rozumiem to nieco i umiem się w podstawowych rzeczach komunikować po francusku i po hiszpańsku. Właśnie zaczęłam się teraz przeszkalać w języku niemieckim, ale to na pewno nie są te trzy języki, które są poznane przeze mnie w stopniu wiedzy komunikatywnym. Natomiast zdecydowanie jakby angielski jest już jakby przyjętym nie tylko w naszej pracy językiem standardowej komunikacji i też sama miałam takie zawahania, bo to jest chyba taka cecha dość polska, czyli to, że jakby widzimy się tylko jak mówimy i jak się komunikujemy w jakimś obcym języku, jeżeli nie jesteśmy perfekcjonistami i native'ami. Natomiast tutaj też międzynarodowy charakter to jest ten charakter, w którym jakby najważniejsza jest kontakt z tą drugą osobą i z jakimś językiem wtedy zawsze można poradzić. To też jakby jest coś, co się ćwiczy w ramach taktyki, ale też mówię tutaj niekoniecznie o takich, nie wiem, dramatycznych ćwiczeniach, tylko bardziej chodzi o taki wewnętrzny język filmu, którego raczej nie jesteśmy w stanie się nauczyć z takich zwykłych zajęć językowych bądź podręczników. Więc, ale już mieliśmy różne sytuacje i czasami też ktoś do nas pisze jakby w alfabecie chińskim i też sobie jakoś radzimy, żeby się skomunikować. Ale angielski jest na pewno potrzebny i jakby potrzebny jest też jakby
zablokowanie właśnie tego strachu przed komunikacją z innymi. Zmierzając już powoli do końca, powiedz Marianno, czy my spotkamy Ciebie gdzieś w kinie Muza albo na Placu Wolności, czy Ty będziesz siedziała zamknięta w tym biurze i gasiła wszelkie pożary? Dobra, to słuchajcie, to ja Wam teraz zrobię, mam nadzieję, że się nie rozłączę w tym momencie, Wam zrobię tutaj, jeśli Filip pozwoli, mały tour po biurze. I jeśli mi się to uda przy pomocy tej kamery. To jest nasze biuro, które się mieści przy ulicy Masztelarskiej w samym centrum. To jest nasz napis animatorowy, widzę odwrotnie. Tu są nasza galeria plakatów. To jest nasz plakat z 2018 roku, który projektowała Renata Gąsirowska. Tu jest miejsce robocze oraz osoba niezastąpionego Filipa Kozłowskiego, programera głównego i kierownika konkursowego. A tu jest właśnie moja przestrzeń nawigowania i moje biurko. W związku z tym, a tu jeszcze mamy teraz zasłonięte, ale mamy też, nie wiem, czy to będzie w ogóle widoczne, tak mniej widok. I tak, i zdecydowanie pewnie najwięcej będzie mnie tutaj, w związku z tym ja jestem tą osobą behind the scenes, ale mam nadzieję, to jest to, czego jakby już się nauczyłam i czego można się nauczyć, czyli w którymś momencie dochodzi się do tego, że w jakiejś części udaje się choć trochę korzystać z festiwalu, aczkolwiek jest to takie siedzenie jak na szpilkach, ale tak, najczęściej myślę, że będzie mnie można spotkać już jakby wieczorami na kinie nocnym albo właśnie w strefie Placu Wolności, albo w klubie festiwalowym w Dragonie, kiedy już będę wiedziała, że wszystkie rzeczy zostały tego dnia dopięte na ostatni guzik. Także będzie mi bardzo. Bardzo dziękujemy, Marianno, za tę wycieczkę po biurze. Dziękujemy, że zechciałaś nam opowiedzieć i dzięki Tobie poznaliśmy troszeczkę kulis z życia producenta kreatywnego. Czy na zakończenie zechciałabyś podzielić się jakimiś radami dla naszych studentów, dla przyszłych kierowników produkcji? Jeśli jakby myślałam o tym, bo możemy chyba stracić, że rozmawiałyśmy chwilę, ustalając dzisiejsze spotkanie. I myślałam o tych poradach i myślałam też o tych umiejętnościach. I ja w ogóle strasznie nie lubię radzić. W sensie takim, że wydaje mi się, że po prostu jeśli ktoś jest czymś zainteresowany i zaangażowany, to jakby zazwyczaj sam dobrze wie, gdzie tych wskazówek szukać. Natomiast o tyle, o ile bym mogła coś powiedzieć w tym zakresie, to po pierwsze myślę, że taką główną pomagającą cechą jest ciekawość i jakby na pewno w praktyce oznacza to, że fajnie uczestniczyć w festiwalach. Można też zacząć swoją drogę od dość popularnej ścieżki bycia wolontariuszem, wolontariuszką przy festiwalu. To jakby, ale ja bym, jeśli chodzi o stricte tutaj działania kreatywnej produkcji w zakresie festiwalu filmowego, w pierwszym rzędzie na pewno bym zaczęła od tego, żeby pojechać sobie na jakiś, albo pójść w przypadku Poznania, oczywiście zapraszam na animatora, na jakiś festiwal i tak się w niego zagłębić, bo fajnie jest bardzo, kiedy zespół jest zaangażowany w to, co robi. I to jest też druga rzecz, żeby jakby wiedzieć i doceniać ludzi, z którymi się pracuje i uczyć się od nich. I jakby
nie trzeba wszystkiego wiedzieć, żeby coś zacząć robić, ale trzeba umieć słuchać i właśnie doceniać czyjeś umiejętności i się tymi umiejętnościami i doświadczeniami wymieniać. Także podstawy teoretyczne jak najbardziej w jakimś zakresie mogą pomóc i uważam, że pewne rzeczy przyspieszyć, nawet tak nudne jak rozróżnienie tego, co jest mową o dzieło, a co jest mową o zlecenie, ale generalnie jakby kontakt, uczestnictwo w każdym zakresie, potem właśnie zaangażowanie się w jakiś wolontariat czy staż, czy tego typu pracę, to jest przede wszystkim platforma do tego, żeby sprawdzić, czy to jest coś, co jakby nam odpowiada, czy nie. A jeśli tak, to jest to najlepszy rodzaj nauki. Jest też z takich praktycznych rzeczy, to bardzo bym polecam Independent Cinema Office z Londynu. Oni robią fantastyczne kursy, często dofinansowane. To się nazywa Developing Your Film Festival. Dla różnych osób z różnym poziomem doświadczenia, dla różnych dziedzin zajmujących się zarówno promocją przez produkcję, programowanie, sponsorship i różne naprawdę rzeczy. Tam się spotykają ludzie jakby z całej Europy. I ja brałam udział w tym takim treningu, szkoleniu. I tam miałam udział zaraz na początku, jak się zaczęłam moją przygodę z animatorem. Także nie trzeba tam jakby już wiedzieć wszystkiego, bo tam właśnie jest ten element wymiany, czyli takiej też otwartości. I tak bym chciała sobie nawiązać, że jedyną rzeczą, którą sobie spisałam przed dzisiejszym spotkaniem, to były właśnie takie cechy, czy bardziej umiejętności, które fajnie, żeby taka osoba gdzieś tam sobie próbowała nad nimi pracować. I to właśnie jest ta szeroko pojęta elastyczność, z której rodzi się jakby kreatywność. Te drugie albo nawet równowartościowe to jest jakby umiejętność pracy z ludźmi i w ogóle lubienie pracy z ludźmi. I taka empatia w stosunku do siebie, ale też do otoczenia. I to potem bym powiedziała, postawiła na takie myślenie perspektywiczne i to, że za każdym razem jest coś, co ci na pewno zaskoczy. Więc jakby można jakby przewidzieć 90% rzeczy, ale 10% zawsze się pojawi w jakimś tam zakresie. I to są często w ogóle takie historie, które się wspomina z uśmiechem, ale też trzeba umieć na nie zareagować. No i ta organizacja i strategiczne myślenie to są bardzo ważne elementy, na równi ważne właśnie z tymi różnymi formami uczenia się. To tak tym okrężną drogą przy długą odpowiedzi na to. Marianno, bardzo Ci dziękujemy. Dziękujemy za inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że jednak uda nam się wszystkim wygospodarować nieco czasu i być może spotkamy się gdzieś na festiwalu. Ja tutaj przyłączam się do tego zaproszenia i serdecznie jeszcze raz wszystkim Państwu polecam uczestnictwo w tegorocznej edycji festiwalu Animator. Przypomnę raz jeszcze, że było to nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami, dlatego chciałabym życzyć wszystkim Paniom pięknych, udanych wakacji. Nasz cykl w kolejnym roku akademickim zostanie wznowiony również w ostatnią środę, tak jak zawsze w ostatnią środę miesiąca, ostatnią środę września, dokładnie 28. Otworzy go webinar z Albertem Skowrońskim. Można więc powiedzieć, że zaczniemy podobnie jak dzisiaj kończymy, czyli tematem animacji. Jeszcze raz dziękuję za Wasze zaangażowanie, za obecność. Marianno, raz jeszcze dziękujemy, że udało Ci się wygospodarować ten czas, by spędzić dzisiejszy wieczór razem z nami. Bardzo dziękuję. Ja również.
Dziękuję bardzo i Tobie za poprowadzenie tego naszej rozmowy i wszystkim uczestniczkom, jak i również kolegium Dawinki za zorganizowanie tych spotkań. Myślę, że to jest fajne, że możemy się dzielić owocnym doświadczeniem, więc również bardzo dziękuję. I zapraszam na animatora oczywiście. Oczywiście zapraszamy.